jak szukać dziś drogi, gdy w koło zamiecie? Gdzie szukać dziś gwiazdy, gdy świat na zakręcie? Jak pytać o drogę, gdy umyka ląd? The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Z kim szukać nadziei, gdy wszyscy samotni? Z kim szukać stajenki, którą Bóg nam odkrył? Z kim szukać dziś brata, kogo warto unikać? Tak mało dziś śladów, brakuje sternika. Świętuje pan w ten sposób jakiś jubileusz? Tak, tak. Pani redaktor, jest w tej chwili mniej więcej 10 lat od czasu, kiedy zacząłem malować w plenerze. I wszystkie obrazy prezentowane tutaj właśnie powstały w plenerze. Może poza jednym morzem, które mamy tutaj obok, a tak poza tym wszystkie prace zostały wykonane w plenerze. W plenerze, który trwa już faktycznie 10 lat. Ale to bardzo rzadkie teraz współpracy. Robią sobie zdjęcia, idą na spacer i potem pracowni. A pan jaką metodę stosuje? Ja stosuję metodę pracy tylko i wyłącznie plenerowej, co może zdziwić, szczególnie kiedy ogląda się prace zimowe. I pewnie niektórzy się zastanawiają, jak to jest możliwe. Jest minus ileś tam, a pochwala się, było minus 21 i malowałem na żuławach. Ale jest coś takiego jak palnik gazowy z takim przykręcanym słoneczkiem i to pomaga po prostu podgrzewać farby na palecie i dłonie, które po prostu po 20 minutach nie mogłyby już trzymać pędzla. I to osiągnięcie cywilizacji pozwala mi po prostu pracować w plenerze, nawet zimą. No i wybór środków akwareliści byłoby trudno. Ja myślę, że byłoby trudno, bo woda niestety podgrzewana co chwilę i tak, byłoby trudno. Ja zresztą nie maluję akwareli, ale wyobrażam sobie, że to byłoby raczej nie do osiągnięcia. Dlaczego pan postawił właśnie na taki rodzaj pracy? I dlaczego pan się przekonał, że to jest to, co już trwa 10 lat i to nie będzie trwało, bo przecież nie zamyka pan tego etapu? Czy to będzie trwało jeszcze 10 lat, czy 20, czy może rok, tego nie wiem, bo człowiek jest naturą zmienną i może się okazać, że w czymś zupełnie się innym zakocham. Tym bardziej, jak pani powiedziała, iż to malarstwo jest bardzo rzadkie, a w związku z tym i odczyt tego malarstwa, i przekaz tego malarstwa, niektórzy mówią, że jest już jak gdyby trochę niewspółczesny i może w ogóle niepotrzebny, bo przecież mieliśmy wielkich, wspaniałych malarzy 100 lat temu, malujących podobnie, znaczy dużo lepiej oczywiście, to po co nam dzisiaj coś takiego, co było 100 lat temu. Ja natomiast przeżyłem wielką fascynację malarstwem impresjonistów, jak wielu zresztą naszych wybitnych malarzy, Gierymski, Wyczółkowski. Gdzieś tam się zjawiali w Paryżu, ja również, i zakochałem się w stogach siana namalowanych przez Claude'a Monet. W Muzeum d'Orsay, kiedy zobaczyłem jego kopy siana, po prostu ze wzruszenia się popłakałem i postanowiłem, że dotychczasowe jakieś tam izmy, które uprawiałem zaraz po ukończeniu Akademii,
odeszły na bok i zająłem się pracą w plenerze. Pomyślałem, że to jest właśnie to. Czy dobrze zrobiłem? Trudno mi to dzisiaj oceniać. Tak mi w sercu grało i dlaczego nam w sercu gra w tą, a nie inną stronę, tego to już nie rozstrzygniemy, ale tak mi zagrało. A czy pejzaż nie nudzi? Trudno mi znaleźć jakąś postać. Nie tęskni pan właśnie? Pani redaktor, bardzo tęsknię za postacią, tylko bardzo ciężko jest umówić się z jakimś modelem, żeby mi na przykład o 4 nad ranem stał i pozował gdzieś tam nad Ożycem, czy gdziekolwiek jestem, żeby siedział jednak parę godzin i był ze mną w tym czasie, kiedy jest światło, w tym czasie, kiedy ja po prostu chcę pracować. Jest to bardzo trudne. Ja myślę, że za czasów Kałmońskiego on tam przyjeżdżał sobie do folwarku, pan dawał mu chłopa, maluj kachę lub marychę, słuchaj, i on po prostu tam miał co tworzyć. Ci ludzie żyli w innym wymiarze czasu. Dzisiejsi ludzie na wsi są bardzo zabiegani, tak jak my tutaj w mieście. Ciężko jest z modelem, ale myślę nad tym. Myślę, że będę może kiedyś z manekina brał ze sobą czy jakąś lalkę dużą w skali 1:1 i będę próbował. Proszę mi powiedzieć, jak tutaj też zwracała pana uwagę. To jest może mógł pan Żuława, kiedyś był cały cykl, cała wystawa poświęcona Żuławom. Tak. Co zatrzymuje pana uwagę za tymi stogami ksiena? Ja nie wiem, być może w ogóle ten strój, w którym jestem, o, nie powiedziałem tego na wstępie dzisiejszego wernisażu, jestem w stroju indiańskim, bo ja w ogóle mieszkałem na wybrzeżu, prawie ćwierć wieku, na Przymorzu. I tak naprawdę okolice morza, Jelitkowa, Oliwy, to były bardzo podobne tematy do Żuław. Były tam bagna, przylatywały tam wiosną czajki. I ja tam jako Winetu miałem swoją drużynę, budowałem tam szałasy i nasiąkałem tymi klimatami morza i właściwie takich Żuław, które były w okolicach Oliwy. Potem to się wszystko zabetonowało, jak to zwykle w cywilizacji bywa. I być może stąd są te tęsknoty do dalekich przestrzeni, więc bardzo podobnie wygląda jak te moje pierwsze Żuławy na Przymorzu, Biebrzański Park Narodowy. Bardzo lubię tam jeździć, ale oczywiście wybierałem się czasami daleko, jak do Syberii, na Syberię, gdzie jest inne światło, inna perspektywa. Ostatni mój plener, można tutaj oglądać 4 obrazy malowane w Grecji. To jest zupełnie inne morze, morze bałtyckie szare, morze egejskie, bardziej turkusowe, inny wymiar. Koloru, inna przestrzeń, inne niebo. Cytuję pan opinię pewnie nieliczną, że taki rodzaj malarstwa jest niemodny, ale cieszy się olbrzymią popularnością u widzów, u kupujących. Czemu? Myślę, że... No nie chciałbym tak zbyt ostro powiedzieć, ale może ludzie nie do końca dali się zwariować. Może po prostu to jest odpowiedź, że ludzie tak naprawdę mają jakąś taką wewnętrzną harmonię i wewnętrzne poczucie jakby piękna obiektywnego, o ile takie w ogóle istnieje. Bo przecież różne teorie na temat piękna dzisiaj i na przestrzeni wielu lat tworzono. Ale ludzie mają poczucie jakiegoś takiego pierwotnego piękna i na pewno tęsknią do piękna przyrody, w jakiejkolwiek ona by formie nie występowała. Czy to skał wystających w morze, czy jakichś tam biebrzańskich, czy żuławskich błot, bagien. To gdzieś to nam w duszy gra od urodzenia. Może mamy to z bajek o sierotce Marysi Krasnoludkach. Czy nie wiem skąd, ale gdzieś taki pierwotny zew natury w każdym z nas drzemie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. It's a party song that makes the party going on. We're gonna start it.
past. Constrain myself and I'm doing it fast. Here is the question, are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, it will take your chance. There's a party.